Monika, dziękujemy Ci bardzo. Wiecie, jakieś kilka dni temu ktoś się mnie zapytał, nie z naszego zboru, ktoś się mnie zapytał, a jak się Monika czuje? I ja, wiecie, wtedy nie wiedziałem jeszcze tego, co teraz wiem, ale przez wiarę powiedziałem, ma się dobrze, jest w ramionach Pana, jest dzięki sińcom i ranom Jezusa Chrystusa uzdrowiona. Dzisiaj wiem, co zrobię, pośle linka do tego świadectwa. Niech będzie świadectwo. I właśnie po to świadectwo. Słuchajcie, dwie rzeczy. Kiedy mówimy świadectwo, oddajemy Bogu chwałę, ale też mówimy, jakie wielkie są dzieła. To, co Monika powiedziała. Monika, ja w ogóle nie wiem, czy ja tutaj jestem potrzebny teraz już. Ty powiedziałaś kazanie. Zachęciłaś nas do modlitwy, do ufania Bogu, do zaufania Bogu całkowitego. Naprawdę zrobiłaś całą robotę. Ja tylko chwałę oddam Panu. Amen. I słuchajcie, świadectwo jest bardzo ważne. Kiedy my mówimy, wypowiadamy, opowiadamy o dziełach Bożych, to też ktoś może usłyszeć o tym, że Jezus Chrystus żyje. Amen. Że On zmartwychwstał i On słyszy. To jest niesamowite. Wiele ludzi dzisiaj potrzebuje usłyszeć, że żywy Jezus Chrystus może pomóc Tobie i mnie. Amen. Potrzebujemy tego słyszeć. Ja się ciągle czekam, jeżeli ktoś jeszcze ma świadectwo, to możecie się, wiecie, zgłosić. Ja przyglądam się bardzo, jeżeli by był chętny ktoś, to nie może wyjść z tego miejsca bez powiedzenia świadectwa. Jeżeli nie, to będziemy kontynuować czytać Słowo Boże, nasze kochane Słowo Boże, naszego Pana ukochanego, Jezusa Chrystusa. Amen? Czytacie Słowo Boże? Amen. Alleluja. Bardzo dobrze. Słowo Boże jest naszym pokarmem, jest życiem. Jest chlebem, jest drogą, jest światłem na naszej ścieżce. Amen. Kiedy śpiewaliśmy taką pieśń, słowo Twoje jest pochodnią, nogą mym. Halleluja. Nie ma już nikt innych świadectwa. Możemy czytać Słowo Boże. Amen. Tak? Otwórzcie Ewangelię Jana. Wiecie, taki tytuł dzisiaj ciekawy trochę, kto pragnie. Nie chciałem dokończyć tego zdania do końca, dlatego, żeby to było trochę w zagadce. Otwórzcie Ewangelię Jana, 4 rozdział. O pragnieniu to chyba tylko te wersety, tylko to słowo. I z dwóch miejsc będziemy czytać. Ewangelię Jana, 4 rozdział najpierw, od 1 wersetu. Na pewno znacie na pamięć te słowo, ale ja przeczytam i trochę opowiem dla tych może, którzy są online, żeby wy wszyscy znacie na pamięć. Macie otwarte? Mamy otwarte Słowo Boże? Ewangelia Jana, 4 rozdział od 1 wersetu. Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż zyskuje On więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, tylko Jego uczniowie, opuścił Judeę i powrócił do Galilei. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł przy tej studni. Było same południe i wtedy w Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić, bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało, zapytała kobieta, że ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił i jego synowie, i jego stada? Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto napije się mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej, życiem wiecznym. Do tego miejsca może i przerzućmy kartkę 2, 3, 4 razy. 7 rozdział, Ewangelia, ta sama Ewangelia Jana, 7 rozdział, 37 werset. Ja myślę, że na pamięć znamy te słowa, ale otwórzmy, chcielibyśmy śledzić te słowa. Te dwa miejsca tylko będziemy dzisiaj czytać, może coś przytoczę, ale będziemy się trzymać tego słowa. I znowu Pan Jezus. A w ostatnim wielkim dniu święta, czytamy 37 werset 7 rozdziału, a w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej.
To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Te dwa miejsca. Słuchajcie, niesamowite miejsca. Pan Jezus. Wyobrażam sobie zawsze, kiedy czytam Słowo Boże, kiedy czytam Ewangelię. W ogóle to jest coś niesamowitego, że możemy czytać Ewangelię. Mogę poprosić Ducha Świętego, Duchu Święty, zabierz mnie w miejsce, które tak naprawdę żyło tym Słowem, na bieżąco. I Pan Jezus powiedział takie zdanie właśnie, kto pragnie, to powiedział Pan Jezus, nie Janusz Cieślar. Ja też to powtórzę. Kto pragnie? Chciałbym skupić się właśnie na dzisiaj, na pragnieniu. Kto pragnie? Wiecie, bo to jest kluczowe, co chcemy dzisiaj zrobić, co chcemy dzisiaj powiedzieć. Wiecie, że tyle razy żeśmy słyszeli tego, że jeżeli nie ma pragnienia, nie będziesz pił. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Jeżeli jest pragnienie, jeżeli mamy pragnienie, wiecie, zauważa się takie miejsce, taki czas, kiedy jesteś bardzo spragniony, kiedy chcecie się bardzo pić, jest upalnie ciepło albo zjadłeś coś wyjątkowo ostrego, słonego i za chwilę czujesz wielkie pragnienie. I wiecie, co w tym wszystkim jest fajnego? Ja zawsze to zauważam, że kiedy bierzesz i zazwyczaj zimną wodę albo zimną Coca-Colę, cokolwiek kto lubi, kiedy to bierzesz i bierzesz pierwszego łyka, to sobie myślisz, to jest zbawienie. Słuchajcie, to jest zbawienie. To gasi pragnienie. Jest tak? Zimny łyk wody. Kiedy łykniesz zimnego łyka wody, to zagasi twoje pragnienie i myślisz sobie, to jest to, czego mi było trzeba. Ale zauważasz, że kiedy za chwilę potrzebujesz kolejnego łyka i kolejnego łyka i potrzebujesz znowu pić, znowu za chwilę jesteś spragniony. Zgadza się czy nie? Jest tak. I Pan Jezus bardzo ważną prawdę tutaj odkrył. Kiedy mówił o Samarytanku, rozmawiał, on mówi, każdy, kto przychodzi do tej studni, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Jest tak czy nie? Ktoś miał taką wodę, że się napił raz i już nie musi? Nie. Nie musicie podnosić rąk, bo nie ma nikogo takiego. I słuchajcie, kto pije, każdy musi pić. Żeby żyć, trzeba pić wodę. Trzeba pić wodę. I wiecie, każdy, kto pije, Pan Jezus powiedział, kto pije tę wodę, będzie pragnął znowu. Ale ja mam wodę, wodę życia, halleluja. Ja widzę radość w waszych sercach i to mnie cieszy. Ja mam wodę życia, które jeżeli tej wody się napijesz, ona zrobi coś w twoim wnętrzu, ona zrobi coś w twoim sercu, że zacznie tryskać źródło ku żywotowi wiecznemu. Amen. I Pan Jezus mówi o czymś naprawdę niesamowitym. W tamtym czasie oni tylko wyobrażali sobie to. Wiecie, ja sobie wyobrażam Samarytankę, jak ona w wielkim zakłopotaniu była. Wiecie, co ona powiedziała w 15 wersecie? To daj mi tej wody, żebym już tu nigdy nie musiała przyjść. Ja bym to samo powiedział. Słuchajcie, to jest niesamowite. Nie musisz chodzić, nie musisz pragnąć, nie musisz czerpać, ale napijesz się wody, która naprawdę na całe życie jest wręcz źródłem ku wytryskującemu życiu. Halleluja. Która nie jest jakby zaspokajaniem znowu kolejny raz i tylko, wiecie, kiedy robisz tego łyka, to się, z jednej strony się cieszysz, a z drugiej strony już żałujesz, że znowu za chwilę będziesz musiał. Jest tak? A tutaj Pan Jezus mówi, kto napije się tej wody, nie będzie pragnął na wieki. Ale to jeszcze nie wszystko. Ta woda sprawi w nim, że stanie się źródłem ku życiu wytryskującemu. Amen? Życie wieczne będzie wytryskiwać z naszego wnętrza. I Pan Jezus mówi tutaj o Duchu Świętym. I chciałbym przejść do tego miejsca, kiedy, wiecie, mówimy o pragnieniu. Mówimy o tym, że kto napije się tej wody, kto przyjdzie do mnie. Pan Jezus mówi, każdy, kto pragnie. Kto pragnie? I tutaj chciałbym zadać to pytanie. Kto pragnie? Tam nie dałem znaku zapytania, żeby specjalnie, żeby podtrzymać trochę w napięciu. Podrażnić nas troszeczkę. Ale słuchajcie, każdy, kto pragnie, czy moje serce, czy jest gotowe, czy ja pragnę, czy chcę przyjść do Jezusa i poprosić, Jezu, chcę napić się tej wody, która będzie wytryskiwać, której nie będzie końca, która nigdy się nie skończy, która będzie mogła coś robić we mnie, czego nie jestem w stanie zrobić sam. Amen? Przychodzę do Pana Jezusa i mówię, Panie Jezu, proszę Cię, napełnij mnie, daj mi tej wody. Chcę napić się, żeby z mojego serca, z mojego wnętrza wypływała woda życia. Halleluja. I wiecie, tam ta rozmowa z Samarytanką, ona była kluczowa, niesamowita. Pan Jezus mówi o wodzie, która jest wodą życia. Mówi o Duchu Świętym. Cały czas mówi o Duchu Świętym.
I wiecie, jak na tamte czasy mówił o przyszłości, mówił o tym, co się stało, tak na my dzisiaj jesteśmy świadkami i jesteśmy, wiecie, naprawdę, nie wiem, czy mogę powiedzieć konsumentami, ale jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli tego, co Pan Jezus mówił tym ludziom. Słuchajcie, wyobrażacie sobie to, że my dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy pijemy i z wnętrza naszego wypływa woda życia. Amen? Cieszycie się z tego powodu? Radujecie się z tego powodu? Widzicie, co ta woda robi? Ta woda robi to, że skosztowałem, że Pan mnie dotknął mojego serca, tak jak Monika tutaj, i może mówić o tym i może to wytryskać ku życiu. Amen? Ja sobie wyobrażam, ile ludzi dzisiaj może uchwycić się i powiedzieć, skoro Monika zaufała i modliła się i została wysłuchana i Bóg powiedział, dotknął się jej i uzdrowił, to ja też mogę. I niech to się dzieje. Wiecie, ta woda zaczyna pracować, zaczyna wytryskiwać. Widzicie to? Czy tak jest? Dopóki my zatrzymujemy, dopóki my powiemy, to jest dla mnie tylko, to jest łyk dla mnie, to znowu będziesz pragnął i znowu będziesz pragnął. Ale kiedy pozwolisz, napijesz się tej wody, którą Jezus Chrystus daje, wody życia, wody Ducha Świętego, napełnienie Ducha Świętego, to będzie to wytryskiwać ku żywotowi wiecznemu. Amen? Halleluja. I chcę was zachęcić dzisiaj, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, każdy z nas może być użyty, może być otworzyć swoje serce, napić się, tak jak Samarytanka to zrobiła. Ona powiedziała, Panie Jezu, ja już tutaj nie chcę chodzić do tej studni. Daj mi tej wody, proszę Cię. Daj mi tej wody, ja chcę być zaspokojona, chcę, żeby to wytryskiwało. I wiecie, że tak się stało? Ja tylko wyprzedzam trochę fakty. Chcę wam powiedzieć, co się stało później. Kiedy Pan Jezus już poszedł do nieba, kiedy uczniowie szli, to pamiętacie, co by się działo w Samarii? Wiecie, że Samaria cała była zbawiona? Wiecie, że cała Samaria przeżyła przebudzenie od początku do końca? Wiecie, dzięki temu, że kobieta pobiegła do miasta i ta woda zaczęła wytryskiwać. Amen? Czy widzimy to? I chcę zachęcić nas, ciebie i mnie, zachęcić nas do tego, że my jako dzieci Boże, jako ci, którzy znamy imię Pana Jezusa Chrystusa, którzy zaprosiliśmy Go do naszego serca, otworzyliśmy nasze serce i prosimy Go, Panie, chcę napić się tej wody, chcę, Duchu Święty, żebyś Ty we mnie pracował, chcę, żeby było źródło, wytryskiwało we mnie, żebym nie zatrzymywał, żebym nie przyjmował, tylko przyjmował, ale chcę wypuścić, chcę to wydać, chcę, żeby to wytryskiwało ku życiu wiecznemu. To czy wyobrażacie sobie, że może być nawet całe miasto przebudzone dzięki jednej osobie? Słuchajcie, to się już raz stało. Nie wiem, czy tylko jeden raz, czy tylko wiele razy, ale może się powtórzyć. Amen? Dlatego, że ty i ja jesteśmy na tym miejscu. I do tego właśnie chcę was dzisiaj zachęcić. Chcę nas zachęcić do tego, żebyśmy my, każdy, kto pragnie, przyszli, ale potem, wiecie, bardziej mnie interesuje ten moment, kiedy zostaniemy, jesteśmy napełnieni. Halleluja. Duch Święty jest we mnie. Duch Święty mieszka we mnie. Amen? Często, kiedy się modlę, kiedy przychodzę, kładę rękę tak tutaj i mówię, Duchu Święty, dziękuję Ci. Tak jakbym, wiecie, położył rękę na Duchowi Świętemu. Dziękuję Ci, że mieszkasz we mnie. Dziękuję Ci, że jesteś we mnie. Dziękuję Ci, że jesteś zawsze. Kiedy tylko potrzebuję, kiedy tylko pragnę, kiedy tylko chcę, jesteś zawsze. Jesteś zawsze ze mną. Halleluja. Gdzie dzisiaj idziemy? Gdzie dzisiaj będzie wytryskiwać źródło? Amen? Gdzie dzisiaj jestem potrzebny? Gdzie może świadectwo jakieś potrzebne? Halleluja. Jest tak? I słuchajcie, ta woda robi to, że my, kiedy pozwalamy, kiedy my Duchowi Świętemu pozwalamy na to i chcemy, aby ono wytryskiwało, ona czyni niesamowite rzeczy. To czyni niesamowite rzeczy. I chciałbym przytoczyć to słowo, tego słowa się uchwycić i zachęcić na nowo. Ja wiem, że to każdy z nas ma, ale wiecie, my często ja jestem taki, że zatrzymuję, chcę przychodzić, chcę brać i jest wiele okazji, żeby to mogło przepływać, żeby to mogło wypływać. A wiecie, że tam pisze wytryskujące, czyli to źródło, to jest rzeki wody żywej. Inne miejsce mówi o rzekach. To nie są tylko, wiecie, małe strumyczki, to nie są krople, to nie jest szklanka wody, ale to są rzeki i strumyki. Zgadza się? To wypływa. Kiedy radość jest w nas, to wypływa. Amen? Patrzę właśnie na waszą radość. Halleluja. Szczęśliwi ludzie. To są ci, których Panem jest Bóg. Taka pieśń jedna jest. Pamiętacie jeszcze taką pieśń? Bardzo dawno. Szczęśliwi ludzie. To ci, których Panem jest Bóg. Radość. Radość to jest owoc Ducha Świętego. I kiedy radość jest w tobie, kiedy Duch Święty jest w tobie, zaczyna to wypływać. Ludzie widzą radość i wiecie, oni zastanawiają się, co z nim jest. Tak jak Przemek mówił świadectwo, piękne. Słuchajcie, on mówi o tym, że on się pyta, a co ty robisz, że się nie stresujesz? To chyba widać, prawda?
Ja sobie wyobrażam, że ten człowiek musiał coś zauważyć, bo inaczej nie zadałby takiego pytania. Słuchajcie, wyobrażam sobie, że to nie był jakiś uczeń, ale to był człowiek dyrektor, jak słyszeliśmy, tak? Kierownik. Przyszedł kierownik, ktoś, kto już przeżył coś, ma pod sobą ludzi, ma jakieś autorytety. Przyszedł człowiek i patrzy się, chłopak jest pełen szczęścia, jest pełen radości. Nie ma stresu, nie ma tremy. Może tremę może mieć, ale stresu nie ma, bo widzi i pyta się o to. Jest tak? I słuchajcie, on się pyta, co się dzieje, a mówi, bo źródło życia, halleluja, zaczyna wytryskiwać i ten człowiek zaczyna szukać, widzi nadzieję. I to jest właśnie to, niech źródło życia płynie z ciebie. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że to, co jest w tobie dzisiaj, tutaj na tym miejscu, wystarczy, żeby to miasto zostało ożywione. Amen? Żeby to suche miasto dzisiaj ogłosić, że zostanie ożywione. Tyle, ile nas tutaj jest na tym miejscu. Wiecie, skąd to wiem? Dlatego, że matematyki byłem bardzo słaby. Ale kiedy jedna Samarytanka wystarczyła na Samarię, to ja myślę, że nas tutaj jest trochę więcej i wystarczy na cały Ustroń, chociażby. Amen? Zgadza się? Dlatego chcę zachęcić ciebie i mnie, każdego z nas. Chciejmy przyjąć do naszych wiadomości, bo wiecie, my zawsze blokujemy na tej płaszczyźnie. Gdzieś tutaj sobie myślisz, a ja tam nie... Gdyby to pastor był, to by powiedział na pewno dobre świadectwo. Wiecie, co zrobiłem? Przyznam się wam. Czy do błędu można się przyznać też, powiedzieć? To też będzie świadectwo. Tomek mnie tego nauczył. Słuchajcie, on mówi, jak powiesz świadectwo dobrym, wszyscy halleluja, krzyczą, to jest fajnie, ale jak się pomylisz i coś powiesz, to inni wezmą z tego lekcję. Jest tak? Słuchajcie, jakiś czas temu jedna z naszych sióstr poprosiła mnie, mówi, że chciałaby porozmawiać o rozmowy duszpasterskiej, by chciała, żebym udzielił. Ja się tak przeraziłem, że powiedziałem, że nie umiem. Nie potrafię. Ja mówię, wiesz co, musisz do pastora. Musisz pójść do pastora. A ona mówi, no ale czemu? Przecież Słowo Boże głosisz, żyjesz z Panem każdy dzień. No i tu taki mały się zrobiłem, wiecie. No bo co, nie żyjesz? No żyję z Panem każdy dzień. Cieszę się. Amen. Halleluja. I chcę porozmawiać. Duszpasterskie rozmowy. A dla mnie duszpasterska rozmowa to było coś niesamowitego, wielkiego. Wiecie, nie umiem. Nie potrafię. I zachęciłem ją, żebym poszła do pastora. I wiecie, dwa dni później ona spotkała mnie i mówi, i widzisz? A ja mówię, a co, nic nie widzę. A ona mówi tak, bo był u mnie pastor, poprosiłam go, tak jak powiedziałeś. I pastor powiedział twoje świadectwo. I to mnie tak podniosło i tym więcej nie mów, że nie potrafisz duszpasterskiej rozmowy. Tak jest, tak było. Słuchajcie, czasami ile więcej razy powiesz, że nie potrafię, nie nadaje się, to znaczy odwróć te słowa do góry nogami, wywróć to do góry nogami i powiedz, właśnie się nadaje i jestem w stanie. Amen? Właśnie ta woda życia w tobie, ona chce się uwolnić w tym momencie. Tak jak u mnie się chciała uwolnić i ja nie pozwoliłem. To było to złe świadectwo. Wiecie, tego nie róbcie nigdy. Uwolnij to. Pozwól Duchowi Świętemu. Bo ktoś inny to weźmie i powie. Halleluja. Ale chcę was zachęcić, że właśnie w takich małych rzeczach Duch Święty ciebie i mnie używa. Wtedy, kiedy jesteś świadectwem, kiedy przechodzisz, wiecie, z jednego miejsca do drugiego, możesz wychodzić ze samochodu, zamykać samochód, przechodzisz ze samochodu, idziesz do biura, idziesz do pracy, gdziekolwiek indziej, ktoś ciebie obserwuje i możesz być wspaniałym świadectwem. Amen? Niech Duch Święty przepływa, pozwól Mu na to. Zachęć Duchu Święty, proszę Cię, niech ta woda nie będzie zatrzymywana. Byłem na nabożeństwie w niedzielę, byłem na nabożeństwie we wtorek. Cudowne słowo, ale Panie, nie chcę, żeby to zatrzymało się, żeby to zastygnęło. Chcę wypływać. Duchu Święty, chcę to użyć. Chcę komuś powiedzieć o tym. Chcę z kimś się podzielić. Czy jest możliwe, żebyś Ty mi posłał kogoś na mojej drodze, takiego może mniejszego, żeby mnie za bardzo nie zagiął. Ale takiego, który by był w stanie przyjąć to moje proste świadectwo. I gwarantuję Ci, że Duch Święty postawi osobę na Twojej drodze. Amen? Halleluja. Bądźmy ludźmi, którzy są w przepływie. Duch Święty jest w Tobie. Ja już tutaj nie chcę mówić, napełnij się Duchem Świętym, bo jesteś napełniony. Wiecie, my czasami jesteśmy tak napełnieni, że nas rozrywa. Że jesteśmy przepełnieni. I wiecie, czasami Duch Święty musi kogoś innego użyć, żeby Twoje świadectwo powiedzieć. Halleluja. Ale chcę powiedzieć, że ja chcę otworzyć się i mówić to, robić to, co Duch Święty chce, żebym robił. Halleluja. Amen? Do tego chcę was zachęcić. I Pan Jezus mówi o tym, że Duch Święty w nas to źródło. To jest źródło nie do zatrzymania. On nie mówi, że wiecie, może tak się stać, że tam będzie tryskać. To jest źródło nie do zatrzymania. To są rzeki. Słuchajcie, to są rzeki, które są w stanie nawodnić pustynię, które są w stanie urodzajnym zrobić okolice, kogoś podnieść na duchu. Amen?
kogoś zachęcić. Halleluja. Duch Święty w nas. Duch Święty w Tobie. Cudowne. Pan Jezus mówi tutaj takie słowo jeszcze, które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, żeby nam nie umkło. Wiecie, gdybym w razie zapomniał, chcę go przypomnieć teraz, żebyście mi pomachali i powiedzieli, że to jest bardzo ważne. On mówi tak. To zaś powiedział o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem jeszcze nie zstąpił i na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Wiecie, nurtowało mnie to słowo, bardzo, bardzo przeżywałem to słowo, gdyż jeszcze nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Wiecie, takie bliskie to mi jest to słowo, uwielbienie. Bardzo bliskie słowo nam jest, prawda? Chciałbym nawiązać tutaj do jednej rzeczy. Uwielbienie Jezusa. Kiedy został uwielbiony Jezus? Kiedy poszedł do nieba, tak? Amen? Kiedy Jezus Chrystus poszedł do nieba, On powiedział, kiedy pójdę do Ojca, ja będę prosił Ojca i On pośle wam Pocieszyciela, Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który dzisiaj jest w nas. Halleluja, to jest to źródło. To jest ten strumień żywy w nas. Pośle wam i który będzie z wami na wieki, który nigdy was nie opuści, który będzie zawsze z wami. Jak ja się cieszę, że Duch Święty jest ze mną każdego dnia. Halleluja. Wiecie, ja się zapominam. Tak, czasami rozmawiam z Nim nawet w pracy. Wiecie, że nasze czasami takie talenty, nasze rzeczy, które tak sobie cenimy i myślimy sobie, a ty jesteś, to tak naprawdę to jest obecność Ducha Świętego. Amen? To jest bardzo często w moim przypadku zależność zupełna od Niego. Kiedy rozmawiam z Nim, kiedy On daje mi pomysły, kiedy daje mi myśli, Duch Święty jest niesamowity. Wiecie, wielokrotnie nawet nie jestem w stanie powiedzieć, Duchu Święty, teraz potrzebuję w szczególny sposób Ciebie, a On już jest obok mnie. Halleluja. Doświadczacie tego? Duch Święty w Tobie i nad Tobą. Amen. I Pan Jezus tutaj powiedział taki, bo gdyż jeszcze nie został Jezus Chrystus uwielbiony. Chciałbym powiedzieć, że w obecność Jezusa Chrystusa, On jest uwielbiony, On siedzi na tronie, po prawicy Bożej. Amen? Jezus Chrystus jest uwielbiony. I ja chcę powiedzieć, że to nie by dokonało się raz, że Pan Jezus poszedł do nieba, zasiadł na tronie i to się dokonało, to się stało, a teraz my sobie tu żyjemy na ziemi i wiecie, Pan Jezus w niebie, uwielbiony, my tutaj na ziemi. Chcę powiedzieć, że to się dzieje. To jest cały czas. My jako ludzie wierzący, jako ci, którzy mamy Ducha Świętego, otrzymaliśmy Go od Ojca przez to, że Pan Jezus wyprosił Go dla nas. My jesteśmy uwielbieniem dla Boga. Amen? My jesteśmy tymi, którzy ogłaszają uwielbienie. To źródło to jest uwielbienie. I to jest to, co wypływa z nas. Amen? Chcę powiedzieć, że to nie tylko uwielbienie, ale to jest to też, co wypływa z naszego życia. Twoje świadectwo, twoje chodzenie, twoje obcowanie z Bogiem, twoje życie, twoja praca, wszystko chce uwielbiać Boga. Amen? To, kiedy mówisz, wiecie, my się tylko skupiliśmy na małych tylko szczegółach czasami. Wiecie, z czym ludzie wierzący kojarzą? Świadectwo kojarzą tylko z tymi ludźmi, którzy mówią, którzy tylko mówią i tu z nami, którzy głoszą. A ci to głoszą Słowo Boże. Nie. Głoszą Słowo Boże ci, którzy chodzą do pracy, którzy chodzą do szkoły, którzy każdego dnia dają świadectwo ludziom. Amen? To są ludzie świadectwa. I tak samo druga rzecz, która nas czasami myli, to my sobie myślimy, że kiedy pójdziemy do nieba, to wiecie, niektórzy sobie myślą, tam będziemy tylko śpiewać. Aleluja. Wiecie, a nigdzie tak nie jest napisane. Nie wiem, skąd się to wzięło. A zauważycie to? Tak sobie myślimy. Kiedy pójdziemy do nieba, będziemy tylko uwielbiać Boga. I kiedy myślimy uwielbiać, to tylko śpiewać. A tak nigdzie nie jest napisane. Aleluja. Dlatego chcę, żebyśmy się zagłębili, póki mamy czas, póki jeszcze jesteśmy na ziemi. Chcemy zagłębić się w obecność Bożą, abyśmy zapomnieli wymyślać sobie, co będziemy robić. Albo czy ja się tam nie będę nudził. Dlatego, że chcę powiedzieć, że nikt, kto jest w obecności Bożej, nigdy się nie nudził. Aleluja. Amen. Duch Święty, kiedy płynie ze ciebie, kiedy Duch Święty zaczyna się poruszać, to nigdy się nie nudzisz. Wiecie, zauważyłem, że ludzie, którzy często mówią, którzy mówią świadectwo, którzy wyciągają i coś łożą na dobrą sprawę, którzy mają przepływ, którzy pozwalają, żeby Duch Święty przepływał, nigdy nie są zmartwieni, nigdy się nie nudzą. Oni nigdy nie przychodzą i nie mówią, a jakoś taki zastój, jakieś coś się nic nie dzieje. Nie zauważyłem, żeby ci ludzie takie rzeczy mówili. To są wierzący ludzie, to są właśnie ci szczęśliwi ludzie.
To ci, których Panem jest Bóg. Amen? Których Duch Święty wypełnia i On wypływa. Halleluja. Bo w tym jest siła. Słuchajcie, Królestwo Boże polega na tym. My mówimy bardzo dużo ostatnio o Królestwie Bożym. Przez czas postu, przez wcześniej jeszcze. Królestwa Bożego szukajcie najpierw. I piękne. To jest naprawdę, ja wiem, że nie będziemy od tego odstępować. Pastorze, proszę cię, głoś dalej. Wiecie, bo Królestwo Boże to jest coś pięknego, to jest coś niesamowitego. Halleluja. I kiedy, wiecie, kiedy Duch Święty, kiedy nas wypełnia, kiedy to wypływa, to wiecie, że w Królestwie Bożym są zupełnie inne zasady? Kiedy dajesz, stajesz się bogatszy. Nasze myślenie musi się zmienić i wiem, że to się już dzieje. Wiem, że przez czas postu, modlitwy, przez czas usługi, które słuchamy, kiedy Słowo Boże jest głoszone, to wiecie, niesamowite rzeczy się dzieją w naszych umysłach, w naszych sercach. I wiem, że nasze myślenie już się zmienia, ale zawsze, wiecie, nasze myślenie jako ludzi, jako tutaj ziemskie myślenie, często się łączy z tym, jak nie dasz, jak nie weźmiesz, to nie będziesz miał. Jest tak? I słuchajcie, to jest racja. W świecie jest tak. Jak nie weźmiesz, nie będziesz pracował, nie będziesz brał, nie będziesz, jak nie weźmiesz, to nie będziesz miał. W Królestwie Bożym jest, jeżeli nie dasz, nie będziesz mojej obfitości. Ten, który daje, staje się bogatszym. Amen? Ten, który umiera, zaczyna żyć. Słyszeliście to? Ten, który umiera, zaczyna dopiero żyć. W Królestwie Bożym zupełnie inaczej się to dzieje. Wtedy, kiedy jesteś najmniejszy, kiedy uniżysz się i usługujesz, jesteś największy. Wow. Czyżby ten, który posprzątał tutaj podłogę, jest większy od tego, który głosi? Zostawiam to dla oceny naszego Pana. Tylko On może się wypowiedzieć na ten temat. Ale słuchajcie, ten, który jest sługą wszystkich. Jeżeli Pan Jezus powiedział bardzo wyraźne słowo. Królestwo Boże. Słuchajcie, fantastyczna sprawa. Jeżeli ktoś chce być największy. Nigdzie na świecie nie ma takiej propozycji. Słuchajcie. Jeżeli byś poszedł do największej korporacji na świecie i chciałbyś przyszedł do powiedział, ja tu chcę być najważniejszy. Chcę być największy. Co ci powiedzą? Uciekaj. Najwięksi już tu są. Tu potrzeba tylko tych najmniejszych, tam co zamiatają. Widzisz, w Królestwie Bożym, kiedy przychodzisz, masz propozycję. Chcesz być największy? Otworem. Królestwo Boże czeka otworem. Słuchajcie, to jest niesamowite. To mnie fascynuje. Królestwo Boże. Jezus Chrystus mówi, zaprasza i mówi, w Królestwie Bożym chcesz być największy? Zapraszam Ciebie. Zacznij usługiwać. Usłuż tym, którzy najbardziej potrzebują. Pomóż. Pomodlij się od tego, który sam nie daje sobie rady. Jeżeli ktoś potrzebuje, to mu daj. Amen? Popatrzcie się. W Królestwie Bożym możesz być wielkim. Pan Jezus daje taką możliwość. On wcale nie zamyka drzwi. On nie mówi, że nie możesz, nie wolno ci, jeszcze jesteś za młody, dopiero co się nawróciłeś. Nie, to nie dla ciebie. Nie, Pan Jezus mówi, właśnie to jest dla ciebie. Słuchajcie, Duch Święty w nas, kiedy jest przepływ, kiedy dajemy, to właśnie wtedy się dzieje. Amen? Kiedy my pozwolimy Duchowi Świętemu w nas działać, pracować w Nim, to właśnie się dzieje. Królestwo Boże zaczynamy poszerzać, zaczynamy rozwijać Królestwo Boże. Halleluja, wzrastać w Nim. Halleluja. I to mnie bardzo cieszy. To mnie raduje, bo jestem w stanie, mogę przyjść do Jezusa. Gdyby było inaczej, nie byłbym w stanie. Nie byłbym w stanie. Słuchajcie, ale to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy w Królestwie Bożym, możemy przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, chcę, ja pragnę. Ja pragnę Ciebie jeszcze więcej. Jeszcze Ciebie pragnę więcej. Halleluja. A On mówi wtedy, idź i pomóż komuś. Idź i usłusz. Daję Ci możliwość. I wtedy zaczynasz realizować. Zaczynasz wytryskiwać ku żywotowi wiecznemu. Halleluja. Amen? Jest tak? Słuchajcie, tutaj jest powiedziane Jezus uwielbiony. Jezus Chrystus uwielbiony. On siedzi na tronie po prawicy Boga Ojca. I Słowo Boże mówi, że nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, w którym mielibyśmy zbawienie. On jest wywyższony ponad wszystko. Imię Jezus. Imię Jezus jest ponad wszelkie imiona. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę szczególnie w sposób uwielbienie. Tutaj jest użyte to słowo i chciałbym się u niego uczepić. Słuchajcie, trochę rozwinąć się chcę w tym uwielbieniu. Uwielbienie, słowo tutaj jest powiedziane, Jezus uwielbiony. On jest uwielbiony po prawicy Boga Ojca. Ale to my jako ludzie, tak samo jak w niebie, aniołowie, serafowie, cherubowie uwielbiają, śpiewają, wołają, święty. Tak samo my ludzie tutaj na ziemi. Bóg chce, abyśmy dołączyli, abyśmy wielbili Jego święte imię. Amen?
To jest przepływ Ducha Świętego w nas. Kiedy Duch Święty jest we mnie, to wypływa automatycznie. Mamy z tym trochę problem, bo mamy ciało. Słuchajcie, my jesteśmy w ciele i kiedy my podporządkujemy nasze ciało Duchowi, Duchowi Świętemu, to wtedy i nasze myśli, i nasze ciało podporządkowujemy. Jak to się dzieje w fizyczny sposób? Przychodzę na przykład na spotkanie, na zgromadzenie. Słuchajcie, ja jestem bardzo zafascynowany. Chcę się przyznać, przyznaję się od razu. Nie tak dawno strasznie wpadłem na to. Kiedy Słowo Boże przekonało mnie, że kiedy przychodzisz, twój duch, dusza i ciało ma być gotowe, aby oddać się zupełnie, odłączyć się, aby oddać chwałę Najwyższemu. Amen? Szczególnie w zgromadzeniu. Słuchajcie, ja tutaj się uczepię zgromadzenia. Może się czasami zastanawiacie, dlaczego często zachęcamy do tego, żeby całym sobą uwielbić Boga, wszyscy razem, żeby uwielbić Boga, żeby podnosić ręce, żeby oddać Mu chwałę z całym sobą. Słuchajcie, to jest wtedy, kiedy przepływ Ducha Świętego, Duch Święty przepływa. Amen? To jest wtedy, kiedy jesteśmy razem w szczególny sposób, kiedy jesteśmy w komorze tak samo, ale kiedy jesteśmy razem, to w szczególny sposób, razem, w harmonii uwielbiamy Boga i to jest piękne i to jest wspaniałe i do tego chcę was zachęcić. Chcę powiedzieć, że to jest przepływ Ducha Świętego. Kiedy my zatrzymujemy chwałę, to tak naprawdę ograbiamy samych siebie. Wdzięczność i chwała. Bóg mieszka w chwałach ludu swojego, tak mówi Boże Słowo. Amen. I tutaj mógłbym skończyć kazanie. On mieszka w chwałach ludu swojego. Kiedy lud Boży go chwali, kiedy lud Boży go uwielbia, Duch Święty uwielbia Jezusa. Amen? Duch Święty we mnie uwielbia Jezusa. Kiedy lud Boży zgromadzi się i uwielbia Jezusa, On tam jest. Amen? On mieszka w chwałach ludu swojego. To jest bardzo proste słowo. Ono mówi o tym, że kiedy lud Boży, kiedy ty i ja, kiedy dzieci Boże zgromadzamy się i czy śpiewamy, czy gramy, czy po prostu modlimy się, czy po prostu stoimy przed Nim, czy czytamy Słowo Boże, uwielbiamy Go, oddajemy Mu chwałę, nadajemy Mu honor, nadajemy Mu znaczenia, Jego imieniu, nadajemy znaczenia w szczególny sposób, to On przychodzi i jest w obecności. Amen? Halleluja. Doświadczamy tego? Wielokrotnie, wiecie, doświadczam tego, kiedy Duch Święty jest wręcz odczuwalny na naszych zgromadzeniach. Ale chcę więcej. Słuchajcie, kiedy my wszyscy razem zaczniemy, przyjdziemy i zrozumiemy, co to znaczy uwielbienie, co to znaczy chwała dla Niego, kiedy zrozumiemy, że to znaczy oddzielić się i zupełnie dla Niego, tylko dla Niego. Słowo Boże mówi o tym, że kto idzie za mną, Pan Jezus tak mówi, kto chce iść za mną, a nie ceni mnie bardziej, i słuchajcie, tam jest wymienione po kolei, najważniejsze osoby w naszym życiu. Amen? Pamiętacie? Matki, ojca, czy dzieci. Jeżeli ktoś nie ceni mnie bardziej niż najbliższe, najbardziej ukochane osoby, to tak naprawdę nie idzie za mną. Słuchajcie, ja się przyłapałem na tym i kiedyś przyszedłem na zgromadzenie i zacząłem uwielbiać Boga. Wiecie, muzyka, uwielbienie Boga, ludzie uwielbiają. Tutaj Kościół uwielbia Boga. Ja przychodzę i wiecie, tak sobie myślę, tylko telefon, gdzie tam telefon? Bo wiecie, pod pretekstem tego, że tam wersety szybko sobie potrafię poszukać, no to telefon wziąłem, otworzyłem, żeby tam, wiecie, jakby ktoś czytał, żeby mnie śledzić na bieżąco, ale gdzieś tam SMS przyszedł, wiecie, i tak tylko, a tylko zerknę, bo to przy okazji już. Co uwielbiasz w tym momencie? Powiedzcie mi, co uwielbiałem w tym momencie? Czy moja uwaga była skupiona na maksymalnie na tym, który jest godzien chwały, uwielbienia? I chciałbym tutaj powiedzieć, że Bóg oczekuje od ciebie i ode mnie, aby ten przepływ był maksymalny, żeby Duch Święty uwielbiał przez twoje ciało, przez twoją duszę, przez twoje myśli. To wszystko ma być poddane Chrystusowi i uwielbiać Jego. Amen? Wtedy Duch Święty jest w stanie przepływać przez nas. Halleluja. I chcę zwrócić uwagę na to, że my, kiedy przychodzimy do zgromadzenia, kiedy bracia, siostry, zgromadzamy się, Kościół się zgromadza, my, kiedy oddajemy się całkowicie, kiedy przychodzisz do Niego i zupełnie wszystko zostawiasz z tyłu, podnosisz do Niego ręce i mówisz, Boże, chcę oddzielić się dla Ciebie, nadajesz imieniu Bożemu znaczenia. Amen. Nadajemy znaczenia, przychodzimy i mówimy, Boże, naprawdę jesteś najważniejszy. W moim życiu nie ma nic ważniejszego. Nie ma nic, co by miało większe znaczenie niż Ty. Chcę zupełnie Tobie oddać chwałę. Wiecie, wiele razy przychodziliśmy do zgromadzenia. Może ja mówię o sobie teraz, ale może ktoś jest, kto potrzebuje korekty w tej dziedzinie. I tak sobie myślę, ciekawe, czy będą grać dzisiaj moją piosenkę ulubioną. I tak sobie idę na zgromadzenie i sobie, jak zagrają moją ulubioną piosenkę, jak Przemek zagra moją ulubioną piosenkę, to będę uwielbiał Pana. Halleluja. Czasami nawet sobie tłumaczyłem tak, no to będzie Boże prowadzenie wtedy, że ja to przeżywam, a ktoś tam, wiecie, nie wiedział o tym i gra.
To wcale nie jest Boże prowadzenie, słuchajcie, to jest mój bunt. To jest to, że ja się skupiam na sobie i tak naprawdę to siebie uwielbiam, a nie Boga. Amen? To ja uwielbiam swoją osobę, bo ja lubię piosenki, ja lubię to, lubię tamto i ja uwielbiam swoje lubię. Jeżeli chcę uwielbić Boga, to skupiam się na Nim i tylko na Nim, maksymalnie. I wiecie, tutaj może być jakakolwiek piosenka, może być jakakolwiek muzyka, ale ja jestem dla Niego oddzielony. Amen? Halleluja. Jestem dla Niego i oczekuję, właściwie to nie oczekuję, ale oczekuję od samego siebie, żeby wszystko, co we mnie, mój głos, moje serce, moje myśli, wszystko maksymalnie było skupione na Nim. I my jako ludzie wierzący mamy niesamowity przywilej, aby przepływ Ducha Świętego, który jest w nas, ta żywa woda, o której Pan Jezus mówił, kto się napije tej wody, on jej nie będzie mógł stanie zatrzymać. Halleluja. Amen? Przychodzi do zgromadzenia i już nie jest w stanie, wiecie, nie może doczekać się, kiedy tutaj zacznie ktoś zachęcać do modlitwy, do uwielbienia, żeby wytrysnąć, żeby zacząć uwielbiać, żeby modlić się. Halleluja. Amen? I to jest Duch Święty w nas. My potrafimy oczywiście to zamknąć. Potrafimy zachować powagę. Powiedzieć, wiecie, mówi, podnieśmy wszyscy nasze ręce i uwielbiajmy Pana. A kto mi będzie mówił, co ja teraz mam robić? Ja wiem, kiedy mam podnosić ręce. Wiecie, ja się tak zastanawiam nad sobą i sobie myślę, komu ja chcę coś udowodnić? Dla kogo ja tutaj przyszedłem w ogóle? Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Tam, gdzie ludzie są gotowi uwielbić Go w Jego sposób, tam, gdzie ludzie zapominają o swoim istnieniu na Jego rzecz, tam On przychodzi, aby dotykać, uzdrawiać, aby zmieniać. Amen? Aby przynosić przemiany. Wiecie, kiedy to mówię, to wiem, że Duch Święty już wtedy mówi do nas. Amen? I chcę was zachęcić i mnie zachęcić tak samo siebie. Kiedy przychodzimy przed Boży tron, szczególnie w zgromadzeniu, szczególnie razem, ale też osobiście. Słuchajcie, kiedy w pewnym momencie mojego życia przychodziłem do miejsca, gdzie było pusto, mogłem się zamknąć, mogłem się modlić. I w pewnym momencie zauważyłem, to było, wiecie, w moim zakładzie pracy, w moim warsztacie. Zauważyłem w pewnym momencie, że Duch Święty nie mówi do mnie. Nie słyszę Go. Zauważyłem, że w pewnym momencie tylko ja mówię. Przestałem słyszeć Jego głos. Wcześniej miałem widzenia, miałem objawienie, Słowo Boże przychodziło, przychodziły rzeczy i w pewnym momencie zauważyłem, że nic się nie dzieje. Ja mówię, uwielbiam Boga, robię pewne rzeczy z mechanizmu i nic się nie dzieje. I zapytałem się, Duchu Święty, co jest w moim życiu? No, oczywiście nie Twoja wina, tylko co jest we mnie? Co jest nie tak? Co zrobiłem nie tak? Wiecie, co było? Kiedy przychodziłem do swojego warsztatu, to widziałem rzeczy, które trzeba zrobić. Wchodzisz i przechodzisz koło stołu, które zostawiłeś na przykład po południu, bo już brakło czasu i trzeba to jutro rano zrobić. I kiedy modliłem się, kiedy przechodziłem, to w moje myśli kręciły się, co trzeba zamówić. Słuchajcie, tutaj trzeba to kosztuje tyle, to jest tam tyle, to jest, słuchajcie, jutro przyjdzie ten, to mu trzeba taką robotę dać. I moje myśli zaczynały uciekać. To nie wina Ducha Świętego, że On nie mówił do mnie. Po prostu nie nadałem autorytetu, nie nadałem znaczenia imieniu Bożemu. Kiedy przychodzi przed Boży tron, kiedy przychodzę przed Boży tron, muszę zamknąć się w takim miejscu, gdzie potrafię skupić się tylko na Nim. Muszę być w takim miejscu, kiedy zacznie być przepływ. Kiedy czujesz ten przepływ, kiedy czujesz, że On jest swobodnie, może się poruszać w tobie, to jest to miejsce. Może nie skupiajmy się tylko konkretnie, ale każda pomoc, która może być do tego, żeby ciebie nakierować na ten właściwy odbiór, to jest to, wiecie? I mi było potrzebne oddzielić się i iść w inne miejsce, żebym nie widział tego, co potrzebuję robić na co dzień. Potrzebowałem zmienić środowisko, żeby przyjść przed Boży tron i powiedzieć, Panie, wiecie, tam się skupiałem, ale kiedy zamknąłem oczy, widziałem to samo, co było tam do zrobienia. Ale kiedy poszedłem w inne miejsce i powiedziałem, Boże, zapominam, to jest koniec, ja nie pracuję, w ogóle nie wiem, jaki zawód, nie chcę wiedzieć, jaki zawód w ogóle wykonuję w moim życiu na rzecz tego, żeby słyszeć Ciebie, że chcę z Tobą być. Kto pragnie, pamiętacie to słowo, kto pragnie? W moim sercu było takie pragnienie, że wiecie, ja się przeraziłem, bo ja przez kilka dni nie słyszałem Boga. Każdego dnia Go chcę słyszeć i słyszę Go. Rozmawiam z Nim każdy dzień, halleluja. I wiecie, w pewnym momencie zauważyłem, że nie słyszę Go. Nie ma czegoś. Coś wyschnęło. Coś przestało wytryskiwać. Musimy zauważyć miejsce, kiedy my coś blokujemy. Wiecie, zazwyczaj to jest tak, że my, bo nie ze strony Boga. Czasami my przychodzimy i mówimy, Boże, dlaczego nie mówisz?
Panie, dlaczego milczysz? I chcę zachęcić, abyśmy nadali znaczenia Bożemu imieniowi. Szczególnie, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu. Szczególnie, kiedy przychodzimy przed Jego tron. Wiecie, mi naprawdę w sercu i podoba się mi to i ja cenię ludzi, którzy potrafią przyjść do zgromadzenia. Którzy potrafią przyjść od samych drzwi, wchodzą do zgromadzenia, są oddani Jemu, są skierowani na Niego, nie zwracają uwagi na ludzi, nie zwracają uwagi na cokolwiek się dzieje. Kiedy ktoś prowadzi, to nadają znaczeniu temu i poddają się i oddają Bogu chwałę. Ci ludzie odbierają od Boga. Amen? Chcielibyśmy być tymi ludźmi. Chcę zachęcić, żeby nasz przepływ naszego ducha nie był zatrzymany. Wiecie, takie szczegóły, jak teraz mówimy o tym, w moim życiu tak to było, takie szczegóły zatrzymują Boży przepływ. Ostatnią niedzielę, kiedy żeśmy tutaj uwielbiali, wiecie, zaczęliśmy uwielbiać, zaczęliśmy się modlić i zobaczyłem, że Duch Święty przychodzi w uwielbieniu. Zaczyna przychodzić, Pan Jezus przychodzi i uzdrawia, chce uzdrawiać. Chcieliśmy śpiewać następną piosenkę i wyraźnie czuję głos, że jeszcze chwilę czasu, daj mi jeszcze chwilę czasu. Ja chcę coś tutaj zrobić. Wiecie, jak mi się zrobiło słodko? Pomyślałem sobie, Boże, Ty chcesz, Ty mi mówisz, daj mi trochę czasu. Ty tu jesteś Panem i Gospodarzem. A On przychodzi i mówi, daj mi trochę czasu, ja chcę coś zrobić. I wiecie, ja otworzyłem oczy i patrzę się po sali. Na mój fizyczny wzrok nie widziałem nic szczególnego. Ale w pewnym momencie zauważyłem, że kiedy Bóg przychodzi i zaczyna działać, to ty nie musisz widzieć tego. On po prostu działa. Amen? To jest Jego czas, to jest Jego lud, to jest Jego zgromadzenie i On zaczyna działać. I powiedziałem, Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że działasz. Potem jedna siostra podeszła i mówiła, wiesz co, w pewnym momencie w uwielbienia tam widziałam, jak Duch Święty dotykał ludzi. Mówię, wow, Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że Ty jesteś pośrodku nas. Dziękuję Ci, że Ty się manifestujesz w chwałach swego ludu. I ja chcę zachęcić Was, żebyśmy nie zatrzymywali. Słuchajcie, to jest bardzo proste. To chcę wytrysnąć. Wiecie, jak jest wąż z wodą? Ogrodowy wąż, kiedy podlewamy nasze kwiatki. Spróbuj zatrzymać tę wodę. Puść ciśnienie normalnie z kranu i zatrzymaj dłonią tak tę wodę, zatrzymaj. Przy okazji będziesz cały mokry, będziesz cała mokra. To jest tak samo w Tobie. Źródło Duch Święty, źródło wody wytryskującej nie jest w stanie zatrzymać. Amen? Chcielibyśmy wypuścić to. Chciałbym powiedzieć, że Boża obecność jest bardzo cenna. Nie można ani troszeczki zmarnować. Przypomniało się mi takie widzenie. Ono było kilka razy i wiem, że na pewno nie tylko ja miałem takie widzenie. Na którejś modlitwie kilka lat temu może to było nawet. Na którejś modlitwie tutaj na sali widziałem dzbany, które były, bardzo dużo dzbanów, takich, wiecie, glinianych, ładnie wytoczonych do góry, które były na sali, na tej sali właśnie. I były różne dzbany, były nachylone, były postawione, były przewrócone. I wiecie, padał deszcz. Padał deszcz. Widziałem wyraźnie, padał deszcz. I zaczęły się napełniać te dzbany. Te, które stały, były napełniane. Te, które były nachylone troszeczkę. Te, które leżały, nie były napełnione w ogóle. I zobaczyłem, że to zależy od Ciebie i ode mnie. Jak stoisz przed obliczem Bożym? Jak stoję przed Nim? Wiecie, co najciekawsze było w tym widzeniu? Najciekawsze było to, że koło tych dzbanów nie było ani kropli wody. Zastanawiałem się długo, dlaczego. Widziałem, ta ziemia jakby była taka sucha, tak nawet, wiecie. I te dzbany były napełniane, a obok tych dzbanów ani kropla nie spadła obok dzbanu. Tylko tam, gdzie był dzban. Po dłuższym czasie doszło do mnie, że Boża obecność jest tak cenna, że nie ma w ogóle szans na to, żeby była zmarnowana. Bóg oczekuje ludzi, którzy są gotowi. I napełnia tych, którzy są pragnący. Amen. I zobaczyłem, że te, które są stojące, te, które są otworem do nieba, zostały napełniane i szybko zostały napełnione do przelewu. Dlatego Twoje i moje życie
To od Ciebie i ode mnie zależy. To jest moja i Twoja decyzja. Czy ja pragnę Bożej obecności? Czy ja pragnę, żeby ten przepływ był? Czy chcę każdego dnia? Wiecie, to jest tyle możliwości. Ja podałem tylko kilka sposobów, ale Duch Święty pobudza Ciebie. Może ktoś jest w potrzebie i potrzebujesz mu zrobić zakupy. Może potrzebujesz komuś coś pomóc. Może potrzebujesz komuś powiedzieć świadectwo. A może po prostu nie potrzebujesz nic, tylko Bóg do Ciebie posyła ludzi. Posyła do Ciebie ludzi, żeby się na Ciebie popatrzyli. Nie ukrywaj się i nie uciekaj. Chciej być w tym miejscu. Wiecie, kiedy ludzie widzą Chrystusa w kimś, to jest cenne. Amen? Oni się chcą poprzyglądać, oni chcą z Tobą pobyć trochę. Ja już kończę, bo moje słowo zaczyna być przedługawe. Ale chcę Was zachęcić trochę do tego, abyśmy w szczególny sposób stanęli przed Bożym obliczem i pozwolili na przepływ. Amen? Jesteście trochę zmęczeni? Nie? Jesteście radośni? Wiecie, powiem Wam jeszcze jedno świadectwo, dlatego że to jest bardzo ważne. Chcę Was zachęcić i trochę sprowokować. Pewien człowiek zaprosił do... Wiecie, w grupach uwielbienia my tak często rozmawiamy o różnych rzeczach, próbujemy coś się nauczyć nowego, coś postarać się, coś zrobić, żeby było lepiej. I pewien człowiek, to nie było w naszym zborze, w naszym kościele, ani w naszym mieście, nie przejmujcie się, i pewien człowiek zaprosił z grupy uwielbienia, lider zaprosił osobę z zewnątrz, niewierzącą osobę, do swojej grupy, żeby oceniła, co można zrobić, co można poprawić. Jak... I wiecie, kiedy oni prowadzili uwielbienie, śpiewali uwielbienie, piękne pieśni śpiewali, to po tym uwielbieniu on zapytał się tej osoby, co powiesz na to uwielbienie, nie? I wiecie, co ta osoba powiedziała? Ale ja wam nie wierzę. Ja wam nie wierzę. I on taki zdziwiony mówi, ale w co ty nie wierzysz? A ta osoba mówi tak, nie wierzę, bo śpiewacie o radości, ale nie wyglądacie radośnie. Śpiewacie o szczęściu, ale wcale na szczęśliwych nie wyglądacie. Wiecie, to osoba z zewnątrz powiedziała. Więc coś widać. Słuchajcie, ja chcę Was zachęcić, że to nie zależy od tego, że my się musimy strasznie spinać i zacząć uśmiechać. Po prostu pozwól Duchowi Świętemu działać. Amen? Kiedy jest uwielbienie, zacznij Go uwielbiać. Pozwól Twojemu ciału, żeby... Nakaż Twojemu ciału, inaczej, przepraszam. Nakaż swojemu ciału, żeby zaczęło uwielbiać Boga. Amen? Kiedy jest prowadzący, kiedy zachęca do podnoszenia dłoni, to podnośmy nasze dłonie. Halleluja. Wiecie, kiedyś taki coś zrobiłem, ostatnie świadectwo i na tym kończymy. Możemy modlitwą zakończyć. Kiedyś zrobiliśmy taki coś, że uwielbialiśmy Pana, wywyższaliśmy Jego święte imię. I ja miałem wcześniej takie przeżycie, że często mnie bolało w plecach. I pewnego razu, kiedy bardzo wcześnie modliłem się każdego dnia, bardzo wcześnie wstawałem, kiedy się modliłem, to bolało mnie tak w plecach, że nie mogłem stać. A lubię stać podczas modlitwy, bo wiecie, kiedy wcześnie rano staniesz i byś siadł, to za chwilę śpisz. Ja przynajmniej tak mam. Więc chodzę. Tak jak teraz. Chodzę w jedną, w drugą stronę i wtedy nie zasnę. Uwielbiam Boga, mogę się skupić, mogę się poruszać, ruszam całym ciałem, często z podniesionymi rękami. Mało kiedy na podłodze, ale to się mi zdarza, kiedy Boża obecność przychodzi, że leżę na podłodze. To już wyjątkowa sytuacja, ale bardzo często z podniesionymi dłońmi. I wiecie, taki jest moment, kiedy tu cię zacznie boleć. Tu cię zaczyna boleć. Kiedy długo trzymasz podniesione dłonie, ręce do góry i wiecie, to nie tak, żeby tutaj sobie gdzieś tam, wiecie, skrzydełka oprzeć, ale kiedy podnosisz tak ręce do góry, to zaczyna ciebie boleć. I w pewnym momencie, wiecie, zauważyłem, że mnie tak w plecach boli, że ja nawet stać nie mogę, a jeszcze podnosić ręce. I tak sobie myślę, Duchu Święty, no ledwo stoję przed Tobą, a jeszcze jak podniosę ręce, to nie wiem już, co będzie. I Duch Święty zachęca mnie, ale to Ty jesteś tutaj decydującą osobą. I wiecie, poczułem się taki mocny. Skoro ja jestem decydujący, to podnoszę. Wyciągłem swoje dłonie do góry, wiecie, w plecach boli, dłonie podniosłem i czuję wyciąg jeszcze mocniej. I wiecie, ja tak wyprostowałem te dłonie do góry, jakbym chciał gdzieś tam sięgnąć nieba. Tak mocno wyciągnęłem, że zacząłem czuć, jak mi wszystkie kręgi tutaj przeskakują w plecach. I w pewnym momencie zacząłem doznawać Bożego uzdrowienia. Wiecie, powolutku, Bóg dotykał się mnie, zaczynam się kręcić, bo to wiecie, nas od razu jest takie lekkie niedowierzanie. Wiecie, czym bardziej się modlisz, tym bardziej nie wierzysz. I zaczynam się kręcić i sobie myślę, coraz mniej mnie boli. I zaczynam uwielbiać Boga w inny sposób. Pozwalam, żeby Duch Święty
wydobywał chwałę z mojego serca. Zacząłem przez chwilę zapominać o tym, że przyszedłem właściwie zmęczony i oblały. I wyciągłem mocno ręce do góry i zaczynam uwielbiać Boga i mówię: Boże, dziękuję Ci. Szkoda, że tak długo modliłem się o uzdrowienie, prosząc Ciebie i tak równocześnie nie wierząc Ci. A przecież trzeba było zacząć uwielbiać, bo to jest wiara. Amen? I kiedy przyszedłem w uwielbieniu, Bóg dotknął mojego kręgosłupa, moich pleców i na długi czas miałem spokój. I w pewnym momencie na spotkaniu przypomniało się mi moje doświadczenie, moje przeżycie. Było tutaj dosyć dużo ludzi i wiedziałem, że kilku z was, kilku z nas miało dolegliwości z kręgosłupem. I powiedziałem: wyciąg mocno swoje dłonie, tak jakbyś chciał sięgnąć nieba, jakbyś chciał dosiągnąć Boga, złapać tam gdzieś za szaty, tak mocno wyciąg dłonie do Niego. I widziałem, rzeczywiście wiele osób tak wyciągnęło ręce. I kilka osób potem powiedziało mi świadectwo, że właśnie Pan dotykał ich w tym momencie. Zaczęliśmy uwielbiać Boga. Pozwoliliśmy, aby chwała wypływała dla Jego imienia, aby Duch Święty zaczął się poruszać. Amen? Chcę wam powiedzieć, że nam naprawdę potrzeba odwagi, żeby robić to, co Duch Święty nas pobudza. Amen? Nie potrzeba nam niczego więcej się uczyć, ale potrzebujemy to, co już mamy, pozwolić, aby Duch Święty w nas zaczął używać. Chcę, żeby mnie używał więcej. Chcę, że skoro napiłem się tej wody, chcę pić tej wody każdego dnia, ale nie po to, żeby znowu zagasić pragnienie, nie po to, żeby znowu być pełniejszy i nic z tym nie zrobić, ale chcę napić się po to, aby to mogło być zacząć wytryskiwać. Amen? Aby to wytryskiwało ku żywotowi wiecznemu. Mamy wspaniałe okazje do tego, aby to wytryskiwało. Słuchajcie, nasze nabożeństwa są pełne uwielbienia i chwały. I chcę zachęcić was, abyśmy uwielbiali tego, który jest uwielbiony, Jezusa Chrystusa. Amen? Ten, który jest uwielbiony. Pan Jezus mówi, że Duch Święty jeszcze nie zstąpił, gdyż Jezus nie został uwielbiony. Mam dobrą nowinę dla nas. Pan Jezus został uwielbiony. Duch Święty jest zstąpił. Halleluja. Amen. On jest w Tobie i we mnie. Wstańmy, chciejmy się modlić. Chciejmy uwielbić Jego święte imię. Wiecie, mam ochotę zrobić to i zrobię. Podnieśmy wszyscy nasze dłonie do Pana. Podnieśmy dłonie do Pana i powiedzmy: Boże, chcę, aby Duch Święty, który jest we mnie, aby zaczął przepływać. Duchu Święty, chcę Ciebie poprosić, abyś Ty zaczął przepływać. Chcę zmienić moje myślenie. Panie, proszę Ciebie, aby moje myślenie mogło się zmienić, że nie jestem kimś, kto nie potrafi, nie może, ale wiem, że mogę i wiem, że potrafię, bo Ty mi dałeś moc, bo Ty mi dałeś życie, bo Ty mi dałeś napełnienie, bo Ty mi dałeś znaczenie. Halleluja. Ty mi dałeś imię. Boże, dziękuję Ci, że Ty, Duchu Święty, we mnie, Ty jesteś nadzieją. Dziękuję Ci, że Ty, Duchu Święty, we mnie jesteś radością. Jesteś tym, czego potrzebuję, czego potrzebuję ja, czego potrzebują ludzie wokoło mnie, do czego potrzebujemy wszyscy. Halleluja. Duchu Święty, Ty jesteś tym. Ty jesteś tym, Ty tą osobą. Ty jesteś tym Bogiem, który jest wśród nas, który może, Panie, uwielbiać Jezusa, uwielbiać Ojca w cudowny sposób. Halleluja. Dlatego proszę Ciebie teraz, abyś Ty nauczył nas, abyśmy mogli otworzyć przepływ, abyśmy mogli pozwolić, aby rzeki wody żywej wypływały ku żywotowi wiecznemu. Każdego dnia, halleluja. Każdego dnia, niech jeszcze więcej, niech jeszcze mocniej, niech, Panie, uzdrowienie, niech modlitwa, niech, Panie, świadectwo, niech, Panie, nasze świadectwo przepływa przez nas. Uwielbienie, kiedy się spotykamy, kiedy stajemy, kiedy przychodzimy przed Twój święty tron, nasze dłonie podnosząc do Ciebie, bo Ty jesteś Bogiem i Ty jesteś Królem. Halleluja. Ty jesteś tym, którego ogłaszamy Twoje imię. Ogłaszamy, że Ty, Panie Jezu, jesteś jedynym Zbawicielem, że jesteś jedynym Panem, że jesteś jedynym Bogiem. Halleluja. I nie ma innego Boga. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś jedynym lekarzem. Dziękujemy Ci na tym miejscu, że Ty jesteś jedynym tym, który daje posilenie, tym, który daje zaopatrzenie i obfitość. Halleluja. Jezu, Ty jesteś tym, kogo potrzebujemy, aby przepływał przez nasze życie, aby się manifestował w naszym życiu. Halleluja. I nie chcemy, Panie, uczyć się podobni być, ale chcemy żyć Twoim życiem. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu, Ty, który jesteś w nas. Duchu Święty, który żyjesz w nas. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja.